jesteśmy w Zielonodolsku, w obwodzie dniepropietrowskim, w rejonie Krzywego Rogu, bardzo blisko granicy z obwodem chersońskim. Tutaj właśnie ten rejon jest teraz stale ostrzeliwany przez Rosjan. Są mniej więcej 6 km stąd, a to miejsce to budynek cywilny, w który uderzył Iskander. Jak powiedział przed chwilą z przekąsem mer Zielonodolska, no na pewno była to solidna baza wojskowa. Zielonodolsk i okolice są praktycznie stale ostrzeliwane w różny sposób, z powietrza, z artylerii. Rosjanie są mniej więcej 6 km stąd, po drugiej stronie jeziora. Kolejny przykład denazyfikacji w wykonaniu Rosjan. Tutaj w Zielonodolsku Iskanderem zdenazyfikowali gospodarstwo domowe. Bardzo spektakularnie. No, trzeba przyznać, że znaleźli tutaj na pewno wroga, z którym właśnie akurat Iskanderem postanowili się rozprawić. A tu była baza, w której można było łódki, kajaki wypożyczać, żeby popływać po bliskim jeziorze. Jak widać, ona również okazała się takim śmiertelnym wrogiem i zagrożeniem dla armii rosyjskiej. W ten sposób została zdenazyfikowana. A to centralna ulica Zielonodolska, która przed wojną szykowana była do remontu. Trwały tutaj przygotowania do nasadzania nowych drzew, do remontu budynków. No i na razie chyba nie ma o tym mowy. W tym miejscu, tu jest już zasypane, żeby nie było dziury, no bo tak jak wspomniałam, to centrum. Tutaj przyleciały grady i zniszczyły właśnie w ten sposób pobliskie budynki. Władze miasta zapewniają, że mimo iż no, sytuacja jest dość niebezpieczna w tym zielonodolskim rejonie, to wiele osób decyduje się na powrót do swoich domów. Po prostu chcą zadbać o to, co jest, co zostało. A życie tutaj no, wygląda jak wygląda. Jest dość pusto na ulicach, ale na przykład tam do Nowej Poczty kolejka chętnych do przesyłek czeka. W mieście są też zapewnione media, jest woda, jest gaz, pracują służby komunalne, no i oczywiście też pracują urzędy. Dziś jesteśmy w Zielonodolsku, niedaleko granicy obwodu chersońskiego. Rejon zielonodolski do 24 lutego liczył około 23 tysiące mieszkańców. W tej chwili część wróciła, więc to około 13-14 tysięcy ludzi. 6 km dalej, po drugiej stronie jeziora, są już rosyjskie pozycje, które przez cały czas ostrzeliwują rejon zielonodolski. Przylatuje tu, jak mówił nam mer, w zasadzie wszystko. Są grady, są bomby fosforowe, są bomby kasetowe, jest ostrzał artyleryjski, w zasadzie każdego dnia, ale ludzie tutaj się nie poddają, mało tego. Ci ludzie tutaj, w Zielonodolsku, pomagają jeszcze ludziom z obwodu chersońskiego. Rozmawiałam tutaj z osobami z Wysokopilli, które ewakuowały się z obwodu chersońskiego. One są tu, w Zielonodolsku, który dla nich jest bezpieczniejszy niż ten obwód chersoński okupowany przez Rosjan. Oni już tam nie mają domów, ich domy zostały zniszczone, ale oni tu, w centrum wolontariatu, w Radzie Miasta Zielonodolska, pomagają swoim. Nie zdradzają szczegółów dowożenia tej pomocy, ale opowiedzieli o tym, opowiedzieli o swoich ucieczkach z obwodu chersońskiego. Tu niedaleko widzieliśmy też składowisko rowerów, na których ludzie jeszcze w zimie uciekali z obwodu chersońskiego. Teraz te rowery czekają tutaj na swoich właścicieli. Historie, które się tutaj słyszy, naprawdę momentami nie mieszczą się w głowie.
Ale tacy są Ukraińcy. Tak wygląda ich wojna. Oni cały czas wierzą w to zwycięstwo, mimo że sytuacja w obwodzie chersońskim, sąsiadującym tuż z obwodem dniepropetrowskim, właśnie tu w Zelenodolsku, no jest bardzo trudna. Dzisiaj informacje o kolejnych wybuchach. Operacja Południe ma się zbliżać, czyli to wyzwolenie południa Ukrainy, apele władz o opuszczanie i obwodu mikołajewskiego, i chersońskiego. Obwód dniepropetrowski pomaga. Miejmy nadzieję, że tutaj sytuacja przynajmniej na chwilę będzie miała szansę się uspokoić, ale wszystko, co się dzisiaj tutaj dzieje, bo cały czas słyszymy te ostrzały, no, nie napawa niestety optymizmem.